We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good afternoon, ladies and gentlemen. Those of us who are... Dzień dobry, szanowni państwo. Witam wszystkich, którzy są tutaj w Katowicach. Witam też wszystkich, którzy dołączają do nas za pośrednictwem internetu. Dziękuję, że są państwo z nami. Dziękuję, że chcą państwo uczestniczyć w tej sesji podsumowującej, w której każdy będzie mógł zabrać głos, jeżeli wyrazi takie życzenie. Mamy godzinę, a zatem będziemy starać się nie przedłużać i od razu oddajemy głos państwu, publiczności, zarówno tym, którzy są tutaj z nami, jak i tym, którzy uczestniczą w spotkaniu przez internet. Prosimy o uwagi na temat państwa wrażeń, co poszło dobrze, co poszło gorzej, co warto by poprawić w przyszłości, w przyszłym roku, przy innych edycjach. Proszę o korzystanie z mikrofonów. Mamy trzy mikrofony na sali. Jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, może ustawić się przy każdym z mikrofonów i będziemy to robić tak, że kiedy ktoś zgłosi się do wypowiedzi przy pierwszym mikrofonie, to wtedy otworzymy ten mikrofon, potem przejdziemy do mikrofonu numer 2, do mikrofonu numer 3, a potem udzielimy głosu tym osobom, które uczestniczą w spotkaniu przez internet. A zatem na początek pragnę przedstawić osoby, które na początek zwrócą się do państwa, wygłoszą takie krótkie uwagi, a potem właśnie otworzymy rundę pytań. Po mojej prawej stronie jest przewodnicząca wielostronnej grupy doradczej, pani Henriette Esterhuizen. Dziękuję bardzo za przedstawienie mnie. Mam nadzieję, że ta sesja będzie bardzo twórcza i da nam wszystkim do myślenia. Dziękuję. I jest z nami także pani Maria Francesca Spatilasano, czyli zastępca sekretarza generalnego. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, zarówno tych z państwa, którzy są zebrani tutaj na sali podczas szczytu cyfrowego ONZ w 2021 roku. To naprawdę niesamowite, co tutaj się działo. Staraliśmy się uczestniczyć we wszystkich sesjach. Było ich mnóstwo, natomiast cieszę się też na tę sesję, podczas której, mam nadzieję, usłyszymy od państwa o tym, co państwo myślą i jak odebrali państwo nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Jest z nami też pan Paul Mitchell, czyli przewodniczący wielostronnej grupy doradczej, który obejmie ten urząd w 2022 roku. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za oddanie mi głosu. Chciałem po prostu podziękować wszystkim za pracę. Szczególnie chciałbym podziękować Henriette za to, jak doskonale kierowała pracami wielostronnej grupy doradczej. Pragnę też podziękować innym, którzy byli zaangażowani w pracę oraz przygotowanie szczytu cyfrowego w duchu współpracy wielostronnej. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I ostatnia, choć nie mniej ważna, to osoba, która była odpowiedzialna za ustalenia oraz za organizację tego wydarzenia, pan minister Krzysztof Schubert. Dziękuję bardzo, witam wszystkich serdecznie, dziękuję, że są państwo z nami, że byli państwo z nami przez cały tydzień. Z niecierpliwością oczekuję na państwa uwagi i komentarza, także sugestie. Dziękuję bardzo, panie ministrze. A zatem zapraszam. Przed nami runda pytań. Czasu mamy niewiele. Przed nami przecież sesja zamykająca szczyt cyfrowy. A zatem proszę się nie obawiać. Proszę się przedstawić, zadać pytanie, wygłosić komentarz. Proszę powiedzieć, jak się państwo nazywają, czy reprezentują państwo jakąś konkretną grupę interesariuszy. Powiedziano mi, że będziemy mieć zegar wyświetlany na ekranie. Ma pani
Pani 90 sekund, zapraszam. Mogę zdjąć maseczkę? Dobrze, dziękuję. 90 sekund, dziękuję. Jestem aktywistką na rzecz praw człowieka. Nazywam się Adil, pochodzę z Sudanu i wypowiadam się w moim własnym imieniu. Sudan jest krajem, w którym doszło do rewolucji w 2019 roku i tutaj są także przypadki wyłączania internetu w naszym kraju, a zatem z ciekawością przysłuchiwałam się sesjom podczas tego spotkania i uczestniczyłam w wielu sesjach, natomiast niewiele podczas tych sesji mówiło się właśnie o takich przypadkach wyłączania, ograniczania dostępności internetu. Oczywiście jest to temat, który powinien otrzymać i powinien być omawiany szerzej. Pamiętajmy, że w Sudanie sektor telekomunikacji jest kontrolowany przez liderów wojskowych, a w związku z tym w 2019 roku zawieszono funkcjonowanie internetu w naszym kraju. Nie można było się z nim łączyć. Zatem widzimy, jak bardzo to było negatywne zjawisko. Kolejne wyłączenie nastąpiło 25 października tego roku ze względu na przewrót wojskowy, który nastąpił w naszym kraju, który niestety doprowadził do naruszenia praw człowieka, a także do zgonu wielu ludzi, którzy padli ofiarami tego negatywnego zdarzenia. A zatem chciałabym Państwa skierować do materiałów, które są dostępne na ten temat, aby poszerzać świadomość społeczną na temat tych wydarzeń. Takie wydarzenia mają miejsce nie tylko w Sudanie, ale także w krajach takich, jak między innymi Togo oraz inne kraje. Bardzo dziękuję za tę uwagę. Pragnę tylko wspomnieć o tym, że tak rozumiemy, że to są bardzo poważne kwestie, o których trzeba dyskutować. Pamiętajmy, że nasze forum to forum wielostronne, forum działające w modelu oddolnym. Możemy o tym rozmawiać, ale starajmy się także unikać takich tendencji do tego, aby pokazywać palcami i obwiniać się nawzajem. Chcemy usłyszeć głos wszystkich interesariuszy. Jesteśmy zainteresowani tym, co myślą wszystkie strony. Ma pani rację, rzeczywiście dyskusja z udziałem wszystkich interesariuszy jest konieczna. Ale myślę, że to może być taka też sugestia dotycząca przyszłej edycji. Dziękuję. Rzeczywiście to chwalebna inicjatywa. Dziękuję, że pani o tym wspomniała. Natomiast odnosiliśmy się do tego podczas szczytów IGF. W Genewie w 2017 roku była jedna z głównych sesji poświęcona właśnie wyłączeniom internetu i tego rodzaju zjawiska są także wymieniane w dokumentach przygotowywanym w ramach tego szczytu. Oczywiście są to wydarzenia bardzo negatywne, należy je podkreślać, należy o nich mówić i myślę, że w przyszłym roku powinien to być także temat jednej z głównych sesji, ale to nie znaczy, że nie mówiliśmy w ogóle na ten temat. Mówiliśmy, ale po prostu chyba te tematy trzeba podkreślać jeszcze bardziej i mam nadzieję, że w przyszłym roku to będzie właśnie jeden z elementów, o których będziemy mówić w ramach jednej z głównych sesji, tak jak miało to miejsce w 2017 roku, a także po części w 2018 roku w Paryżu. Ma pani rację, rzeczywiście w Berlinie to nie był jeden z głównych tematów, ale nie możemy mówić, że unikamy tego tematu, ale na pewno myślę, że to jest chwalebna uwaga. Bardzo dziękuję. Prosimy o kolejną osobę. Bardzo dziękuję. Mam na imię Nenna. I wypowiadam się tutaj w moim własnym imieniu. Uczestniczyłam w szczycie IGF w tym roku. Chciałabym podziękować organizatorom z Polski za to, że dano nam możliwość korzystania z sal konferencyjnych i ja zarezerwowałam właśnie sobie taką godzinę na to, aby przeprowadzić dyskusję na temat mentoringu. I tutaj chciałabym powiedzieć, że są osoby wśród nas, które uczestniczą w pracach IGF po raz pierwszy. Niektórzy
są tutaj na miejscu, niektórzy łączą się przez internet, a zatem chciałabym zasugerować rzecz następującą. Być może w przyszłości powinniśmy właśnie organizować takie sesje mentoringowe, szczególnie skierowane do osób młodych. Mówię po francusku na szczęście, a zatem dzięki temu mogłam się skontaktować i porozmawiać z osobami z Burkina Faso, które nie mogły do nas przyjechać i mogłam wyjaśnić im ewentualne problemy związane z osobistym uczestnictwem w tym szczycie. A zatem jeżeli to możliwe, jeżeli chodzi o przyszłą edycję, powinniśmy właśnie wyznaczyć takie osoby na mentorów i przeprowadzać takie sesje mentoringowe w ramach szczytu cyfrowego ONZ. Bardzo dziękuję, to tyle z mojej strony. Dziękujemy, Neno. I kolejna osoba, która chce zabrać głos, to będzie przedstawiciel hubu cyfrowego z Gany. Czy możemy poprosić o połączenie z naszym zdalnym hubem w Ganie? Poczekajmy jeszcze kilka chwil. Hello. My name is Naode Ayi from Ghana. Dzień dobry. Technology University. And I want to share my experience. Ja pochodzę z Gany, reprezentuję jeden z uniwersytetów, który mieści się na terenie kraju. I chciałabym podkreślić kwestię tego, jak kształtuje się moje doświadczenie związane ze szczytem cyfrowym. Chciałabym podziękować Polsce za to, że mamy dzięki organizatorom możliwość się spotkać. Chciałabym także podkreślić to, że podczas tego szczytu mogliśmy rozmawiać na temat kwestii takich jak zarządzanie internetem. Cieszę się, że mogliśmy oddać głos wszystkim interesariuszom bez względu na wiek, zajęcie czy rodzaj pracy, a także zainteresowanie. Trzeba podkreślać, że wszyscy oni mogą brać udział w pracach naszego szczytu. Uważam, że także przedstawiciele Afryki powinni coraz bardziej aktywnie uczestniczyć w pracach takich ugrupowań, właśnie jak ugrupowanie, które umożliwia zorganizowanie szczytu cyfrowego ONZ. Bardzo dziękuję. I kolejna osoba. Nazywam się Kasan Gabriel, przyjechałem z Tanzanii i także reprezentuję organizację Internet. Prawa cyfrowe to także prawa człowieka, a więc nie możemy pozwolić sobie na ciszę. Nasze głosy muszą być usłyszane. Potrzebujemy podejścia wielostronnego, potrzebujemy pełnej inkluzji i ja sam jestem świadkiem tego, że internet ma wielką moc. Ja, można powiedzieć, wykorzystuję te możliwości, które daje nam internet, ale wiem, że internet może także służyć inwigilacji. A zatem gdzie możemy szukać równowagi w tym zakresie? Pamiętajmy, że cały czas internet nie jest jeszcze w pełni otwarty, nie jest w pełni demokratyczny. Chcemy tutaj kształtować polityki, chcemy także stawiać człowieka w centrum zainteresowania. Ktoś kiedyś powiedział, że ten, kto kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość, a kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje też przeszłość. A więc zastanówmy się, jak wygląda internet. Czy internet jest w pełni demokratyczny i czy faktycznie powinno się go wykorzystywać do tego, aby sprawować kontrolę nad kimkolwiek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nazywam się Cory Doctor i wypowiadam się we własnym imieniu. Także reprezentuję organizację Internet. Bardzo dziękuję za ten głos. Chciałbym także odnieść się do tego, co powiedziała pani doktor Adil. Musimy powiedzieć, że ONZ uważa, że odcinanie dostępu do internetu jest czymś, co stanowi
naruszenie prawa międzynarodowego, w tym artykułu 19 ustępu 3 Międzynarodowego Porozumienia w sprawie praw obywatelskich i politycznych, a zatem ONZ wzywa wszystkie kraje do tego, aby unikać tego rodzaju zjawisk i tak, aby wszyscy zdecydowali się podpisać wiążące traktaty, które zapewnią przestrzeganie cyfrowych praw człowieka. Powinniśmy takie prawa przyjmować i powinniśmy także rozliczać sygnatariuszy z ich wdrażania. Myślę, że powinniśmy rozmawiać o dostępie do internetu. W tym zakresie powinniśmy także zapraszać na nasze spotkanie, szczególnie na przyszły szczyt IGF, przedstawicieli rządów, a także przedstawicieli spółek technicznych, tak aby mogli oni porozmawiać z przedstawicielami młodego pokolenia zrzeszonego wokół szczytów IGF, aby właśnie rozmawiać o tak ważnych kwestiach dla nich, jak możliwość wyłączania dostępu do internetu. Bardzo dziękuję, nie mam już czasu na więcej. I kolejna osoba online. Wracamy raz jeszcze do zdalnego hubu w Ganie. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Mam na imię Edward i reprezentuję jedną z uczelni technicznych w naszym kraju. Pytanie dotyczy obszarów wiejskich oraz tego, w jaki sposób zapewnić dostępność internetu właśnie na obszarach wiejskich. W jaki sposób jednocześnie możemy ograniczyć przypadki nękania w internecie? W jaki sposób ograniczyć także działalność hakerską i w jaki sposób zapewnić, że informacje publikowane w internecie będą wiarygodne? Dziękuję bardzo. To jest dobry temat. Mam nadzieję, że będziemy mogli dyskutować na ten temat pomiędzy poszczególnymi edycjami IGF, a także podczas kolejnej edycji w przyszłym roku. Dobrze, teraz oddam głos kolejnej osobie, Jorge, zapraszam, oddaję ci głos. Hello. Hello, do you? Yes, we can hear you. Tak, słyszymy. Hello everyone. And this is Jorge Cancio. Jorge Cancio. Swiss government, this time talking from Switzerland. Tym razem łączę się z państwem ze Szwajcarii. Wróciłem już do Szwajcarii po kilku dniach spędzonych w Katowicach, a zatem chciałbym wykorzystać tę okazję, aby podziękować rządowi polskiemu oraz wszystkim organizatorom z Polski za to, że udało się przeprowadzić ten cyfrowy szczyt w formacie hybrydowym. Bardzo serdecznie dziękuję gospodarzom naszego wydarzenia. Pragnę także podziękować sekretariatowi IGF. Jego pracownicy przez cały rok pracowali nad tym, aby to wydarzenie przeprowadzić prawidłowo. Pragnę także podziękować wielostronnej grupie doradczej za ustalenia dotyczące programu obrad. Wszystko to działo się w bardzo trudnym, w warunkach bardzo trudnych. Bardzo cieszę się na to, że być może niedługo już będziemy mogli spotkać się twarzą w twarz. Już niektórzy z nas mogli się spotkać przy różnych okazjach, ale dobrze, że możemy też rozmawiać online. To wszystko dość dobrze się sprawdza. Uważam, że w tym roku zrobiliśmy jeszcze jeden krok naprzód, jeżeli chodzi o organizację szczytów cyfrowych w sposób innowacyjny. Robimy bardzo wiele, aby zmieniać formułę naszych działań, dostosowywać do panujących warunków i będę przyglądał się temu, jak toczą się nasze dyskusje, w jaki sposób będziemy współpracować także z decydentami. Będę chciał uczestniczyć także w kolejnym szczycie cyfrowym, kiedy będziemy rozmawiać o globalnym porozumieniu
porozumieniu cyfrowym zaproponowanym przez sekretarza generalnego. Mam nadzieję, że przebiegnie ta praca i to spotkanie bezproblemowo i będziemy mogli dalej rozmawiać z różnymi interesariuszami. I tak dobrze będzie nam się współpracowało z Polem Michelem, jak współpracowało nam się z Henriette Esterhuizen w tym roku. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję w imieniu rządu szwajcarskiego i będziemy trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o dalsze prace w ramach IGF. Bardzo dziękuję. Bardzo przepraszam, bo mam tylko taką bardzo praktyczną uwagę dotyczącą struktury forum. Przede wszystkim chcę powiedzieć serdeczne gratulacje. Składam na ręce Wielostronnej Grupy Doradczej MAG. Gratuluję również Państwu gospodarzowi i całemu zespołowi zatrudnionemu przy zorganizowaniu tego pierwszego hybrydowego szczytu IGF. Myślę, że musimy na podstawie tego hybrydowego szczytu również nauczyć się czegoś nowego, wyciągnąć istotne wnioski. Mój feedback byłby taki, że czasami trudno było uczestniczyć w tym forum jako osoba fizycznie obecna na szczycie w Katowicach. W zasadzie wszystko koncentrowało się na osobach łączących się online za pomocą platformy Zoom i mam wrażenie, że będąc tu na miejscu, trudno było mi tak naprawdę dorwać się do mikrofonu i zaznaczyć, że ja tu jestem, więc bardzo proszę wziąć to pod uwagę i również wydaje mi się, że powinniśmy korzystać z technologii o charakterze open source, a niekoniecznie z takich platform komercyjnych jak Zoom. Myślę, że zwłaszcza rozmowy odbywające się na czacie mogłyby się odbywać w takim bardziej otwartym formacie, a niekoniecznie tylko na platformie Zoom. Myślę, że to powinniśmy wziąć pod uwagę i wydaje mi się, że to mogłaby być praca osób działających w ramach Wielostronnej Grupy Doradczej MAG. Dzień dobry. Mój głos będzie głosem społeczeństwa obywatelskiego. Ja również chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wielostronnej Grupie Doradczej MAG i chciałbym powiedzieć rzecz następującą. Mamy dużo do zrobienia, jeśli chodzi o skontaktowanie osób z reprezentującymi ich interesy posłami i posłankami. Wydaje mi się, że szczyt IGF mógłby być takim miejscem, gdzie można byłoby uzyskać lepszą informację na temat parlamentarzystów reprezentujących miejscowe społeczności. Dziękuję. To bardzo słuszna sugestia. Nie widzę, żeby w tej chwili ktoś się zgłaszał na Zoomie. A czy mamy ochotników na miejscu? Czy ktoś chciałby zabrać głos z tutaj zgromadzonych? Bardzo proszę podejść do mikrofonu. Dzień dobry wszystkim. Będę mówić po francusku. Dziękuję temu pierwszemu miastu za zorganizowanie tego wspaniałego spotkania. Wcześniej były wystąpienia, które kładły akcent na pewne aspekty, których było tutaj brak. Doceniłem to, co powiedziała nasza siostra z Sudanu. Internet to jest ramą dla młodzieży przede wszystkim. I w takich warunkach trzeba pomyśleć o wszystkich młodych, którzy cierpią, bo nie mają wykształcenia, bo nie mają dostępu do wody, do bezpieczeństwa żywnościowego, bo nie mają dostępu do wolności podróżowania po świecie. Myślę o wszystkich problemach związanych z migracjami. W ostatnich latach staje się to wielką tragedią. Wszyscy to wiemy. Moje państwo oceniło swój internet i będziemy kładli akcent na prawa ludzkie, prawa człowieka i będziemy starali się zmusić władze polityczne, aby wprowadziły wysiłki tak, aby wolność i prawa były przestrzegane w internecie, tak, aby internet stał się faktycznym narzędziem rozwoju. Więc wspaniałe ramy, w których trzeba na
poprawić usługi, szczególnie jeśli chodzi o filary rozwoju świata. Dziękuję Katowicom, dziękuję ludowi Polski. Do widzenia. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zorganizowanie tego szczytu cyfrowego IGF. Myślę, że był bardzo udany. Moje pytanie, a zarazem komentarz jest taki. Myślę, że powinniśmy zrewidować kryteria, które trzeba spełnić, żeby być organizacją afiliowaną przy forum IGF, ponieważ w tej chwili różne osoby z organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które mieszkają na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie czy w innych państwach rozwiniętych, właściwie nie mogą ubiegać się o stypendia. Inne grupy natomiast mają utrudniony dostęp, ponieważ zasady zostały zmienione. Zostały zmienione zasady pisania wniosków o stypendia. Więc ja bym poprosiła, żeby jednak zrewidować te kryteria wnioskowania o stypendia. Bardzo dziękuję. Odnotujemy również tę uwagę. Przenosimy się teraz online i z góry przepraszam, jeżeli będę błędnie wymawiał nazwiska. Zaczekajmy może chwilkę. Dzień dobry, miałam po prostu kłopot z włączeniem mikrofonu. Witam Państwa serdecznie. Mam taką prośbę, chciałabym, żeby w ramach szczytu cyfrowego IGF umożliwić lepszy rozwój sieci NRI, czyli sieci inicjatyw krajowych, regionalnych i młodzieżowych. Dobrze byłoby, aby sieci NRI otrzymały odpowiednie wsparcie. I również chciałabym poprosić, aby organizatorzy forum IGF zaangażowali się w dalsze wsparcie rozwoju tych krajowych, regionalnych i młodzieżowych sieci znanych pod akronimem NRI. Myślę, że sekretariat Forum IGF mógłby zrobić więcej w tym zakresie. Dziękuję. Bardzo dziękuję za przekazanie mi mikrofonu. Będę mówić po francusku. Drodzy koledzy i koleżanki, oczywiście chciałem skorzystać z okazji, żeby podziękować krajowi, który nas przyjmuje i oczywiście za organizatorów za ten IGF, który dzięki wspaniałym decyzjom pozwoliło to odżywić, że się tak wyrażę, dyskusję na temat zarządzania internetem i pokazać relewantność tego wielostronnego modelu w podejmowaniu decyzji dotyczących tematów cyfrowych. Dwie sprawy. Z jednej strony jakość debat wspaniała, ale także waga języków i różnorodności lingwistycznej czy językowej na takim forum jak nasze. Podczas ostatniej sesji plenarnej na temat forów internetowych, międzynarodowych i narodowych mieliśmy wypowiedzi po hiszpańsku, po arabsku, po angielsku, po francusku. To pokazało z jednej strony bogactwo tego forum i zdolność wzmacniania inkluzji, czy znaczy włączania numeru cyfrowego ludzi i stron. Jest to także dowód siły hybrydyzacji wydarzeń, a także innych forów krajowych na całym świecie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Przyjechałam z delegacji reprezentującej młodzież w ramach Rady Europy. Mam na imię Katarina. Bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie tego forum. Była to dla mnie ogromna przyjemność móc spędzić ten tydzień w Katowicach. Pojawiło się mnóstwo ciekawych pytań dotyczących globalnego zarządzania nowymi technologiami, które w tej chwili już kształtują nasze codzienne życie. Jako przedstawicielka tak zwanego młodego pokolenia chcę powiedzieć, że zawsze staramy się nawiązywać kontakty z decydentami i cieszymy się, że mamy taką możliwość, żeby nie tylko słuchać, ale również zabrać głos. I to dlatego podczas jednego dnia forum uczestniczyliśmy w spotkaniu z parlamentarzystami, w tym również z europarlamentarzystami, i podczas tego spotkania podzieliliśmy się z nimi naszymi wspólnymi obawami dotyczącymi przyjmowanych polityk na poziomie Unii Europejskiej. Było to bardzo owocne, godzinne spotkanie i muszę powiedzieć, że to godzinne spotkanie wydawało nam się bardziej konstruktywne niż wiele innych dyskusji panelowych, ponieważ uczestnicy tego spotkania byli naprawdę bardzo zaangażowani w rozmowę. I mamy taką propozycję, żeby w przyszłych latach pojawiło się więcej takich formatów podczas szczytu IGF. Myślę, że to byłoby dla nas bardzo przydatne dla młodego pokolenia. Takie spotkania, podczas których możemy się wypowiadać, możemy zabierać głos i możemy bezpośrednio wchodzić w interakcje z parlamentarzystami. Bardzo dziękuję. Tak. Staramy się od 2019 roku promować takie właśnie wydarzenia, bo wtedy już przedstawiciele młodzieży mówili nam o tym, że chcą, aby traktować ich bardziej serio podczas szczytów cyfrowych IGF ONZ-u. Teraz głos przekazuję Jennie. Bardzo dziękuję. Tu Jenna. Jestem przedstawicielką inicjatywy IGF Młodzieży z regionu Azji Pacyfiku. I chciałabym bardzo serdecznie podziękować za wysiłek włożony w to, aby wiele różnych osób mogło się spotkać podczas tego forum. Niektórzy łączyli się zdalnie i myślę, że to było coś niesamowitego, że w ogóle ten szczyt cyfrowy udało się w takiej hybrydowej formie zorganizować. Ale myślę, że już od 2 lat takie zdalne dyskusje odbywamy i mam takie poczucie, że może musimy na nowo zdefiniować swoją rolę w zakresie zarządzania internetem. Dostrzegam wysiłki sekretariatu IGF, jak również inicjatyw NRI w zakresie wzmacniania współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami w tych trudnych czasach pandemii, ale wydaje mi się, że ważniejsze byłoby realne uczestnictwo, takie wykraczające poza spotkania na Zoomie. Myślę, że naprawdę musimy poszukać nowych sposobów, na które można byłoby sprawić, że nasze dyskusje będą trochę bardziej namacalne, bo zakładam, że pandemia się tak szybko nie zakończy. Myślę, że być może potrzebne byłoby większe wsparcie ze strony sekretariatu IGF, jak również poszczególnych inicjatyw krajowych, regionalnych i młodzieżowych. Dobrze byłoby, żeby ten nasz poziom uczestnictwa był jednak większy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, Jenno. Poprosimy o kolejny głos. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od strefy czasowej. Mam na imię Lily i wysłuchałam już wielu komentarzy tutaj zgłoszonych. I prawdopodobnie będę się odnosić do tego, co już tutaj zostało wcześniej powiedziane. Widzimy, że w szczytach cyfrowych IGF uczestniczy coraz to więcej młodzieży. I nasza rekomendacja
która również wynika z fantastycznej sesji, którą odbyliśmy wczoraj. Była to sesja dotycząca nowych umiejętności cyfrowych i tam, w tym pomieszczeniu znajdowali się wyłącznie młodzi ludzie. I pomyślałam sobie, że prawdopodobnie wkład młodych ludzi we wnioski formułowane podczas forum powinien być większy. A zatem może rozważmy taką propozycję, żeby każda z sesji była lepiej reprezentowana przez młodych ludzi, przez młode pokolenie. Ponieważ to są ci ludzie, którzy będą w przyszłości kształtować naszą rzeczywistość. Dziękuję. Dzień dobry. Przyjechałem z Indii. Profesor Avinash. To jest mój pierwszy udział w ramach szczytu IGF. Moim głównym obszarem badań są przepisy prawne i regulacje dotyczące mechanizmów sztucznej inteligencji. Bardzo wiele się nauczyłem i mam taką propozycję. Jeżeli chcemy regulować lepiej to, co dzieje się w internecie, potrzebny jest nam bardziej wielodyscyplinarny wysiłek, a więc takie dyskusje, które wykraczają poza ustalenia prawne. Mam taki plan, żeby tę pracę kontynuować po powrocie na uczelnię. Myślę, że postaram się uruchomić na naszej uczelni ośrodek do spraw zarządzania internetem, ponieważ dużo mówimy o zasadach, regułach, regulacjach, ale myślę, że musimy w to zaangażować również pracowników wymiaru sprawiedliwości, tak żeby ta dyskusja była bardziej konkretna i może w kolejnych latach moglibyśmy właśnie zaprosić profesorów prawa, czy na przykład sędziów sądów wyższej instancji, bo wtedy ta dyskusja mogłaby być bardziej konstruktywna. Dziękuję. Myślę, że faktycznie być może brakuje takiej właśnie sesji panelowej, w której zaangażowani byliby pracownicy wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję za ten komentarz. Dzień dobry, Jennifer Chang. Będę mówić we własnym imieniu. Chciałabym wyrazić przede wszystkim swoją wdzięczność i podziw dla wszystkich tych, którzy połączyli się z nami w ramach tego szczytu cyfrowego z regionu Azji i Pacyfiku. Wiem, że to jest bardzo trudne, żeby uczestniczyć w takich spotkaniach, które toczą się w ramach harmonogramu dostosowanego do zupełnie innej strefy czasowej. Wiem, że dla nich to było szczególnie trudno. Chciałabym również wyrazić swoją ogromną wdzięczność dla Polski. Polska jako państwo gospodarz wykonało ogromny wysiłek, ale również bardzo dziękuję sekretariatowi Forum IGF i oczywiście Wielostronnej Grupie Doradczej MAG. To fantastyczna praca. Wiem, że niestrudzenie pracowaliście nad tym, żeby wszystkim umożliwić połączenie się z nami na Zoomie, na przykład z Myanmar, na przykład z takich miejsc, gdzie naprawdę bardzo trudno jest w tej chwili w pełni uczestniczyć w takich trudnych dyskusjach na temat naszej przyszłości cyfrowej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy umożliwili to spotkanie. Bardzo dziękuję. Pan Thomas Schneider. Pan ambasador, dziękuję. Przede wszystkim ja również chciałbym podziękować Polsce za zorganizowanie tego spotkania. Dziękuję naszym gospodarzom i oczywiście również dziękuję Wielostronnej Grupie Doradczej. Bardzo dziękuję pracownikom biura, specjalnego wysłannika sekretarza generalnego do spraw technologicznych. Dziękuję sekretariatowi IGF. Zaobserwowaliśmy to, jak różnorodne są potrzeby ludzi w różnych miejscach na świecie.
I myślę, że forum IGF jest taką platformą, na której można dzielić się doświadczeniami. Głosy społeczności z różnych zakątków świata mogą zostać wysłuchane. Myślę, że problem polega na tym, że ciągle jeszcze duży rozdźwięk istnieje pomiędzy możliwością wyrażenia swoich opinii i potrzeb na forum IGF, a powiązaniem tego z działalnością relewantnych organów instytucjonalnych podejmujących decyzje, wdrażających nowe rozwiązania i polityki. Myślę, że musimy ustanowić jakiś lepszy pomost, tak żeby te głosy docierały do gremiów podejmujących decyzje. I myślę, że taki powinien być cel przyszłych edycji IGF. Jeżeli chcemy, aby to forum było traktowane poważnie, to nie możemy prowadzić tych dyskusji w swoim własnym gronie. Musimy następnie nasze wnioski przekazywać osobom podejmującym decyzje. I mam nadzieję, że ta nowa inicjatywa, jaką jest panel przywódców w ramach forum IGF, właśnie pozwoli nam na to. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za ten komentarz. I teraz czas na pytanie, za które będzie zadane przez internet, czy na komentarz, który zostanie wygłoszony przez internet. Proszę bardzo, Fred. Dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, za oddanie mi głosu. Mam na imię Fred, łączę się z państwem z Gany. Jestem jednym z młodzieżowych ambasadorów IGF w 2021 roku z Gany. I szczególnie zainteresowało mnie podczas tego szczytu cyfrowego to wszystko, co działo się na etapie przygotowań, a więc bardzo interesowały mnie te sesje przygotowawcze przed rzeczywistą edycją szczytu. I tutaj chciałbym podziękować wielostronnej grupie doradczej, państwu, gospodarzowi oraz zespołowi ONZ za to, że takie przygotowania zostały przeprowadzone tak sprawnie. Natomiast oczywiście są pewne wyzwania związane z tym, że te głosy młodzieży być może nie zawsze są słyszalne. I na przykład na wielu głównych sesjach wśród panelistów nie było przedstawicieli ludzi młodych. A więc na przykład na tych sesjach plenarnych czy w obradach wielostronnej grupy doradczej nie było głosu ludzi młodych. Tak, często te osoby były wśród publiczności, ale myślę, że także powinny być reprezentowane wśród panelistów, tak aby mogły osoby młode także na bieżąco uczestniczyć w dyskusji. Myślę, że podczas szczytu młodzieży trzeba oddać głos ludziom młodym, i musimy sprawić, że ten głos młodych będzie równie dobrze słyszalny podczas szczytu ludzi młodych, co podczas innych szczytów w ramach działalności IGF. A więc proszę, aby ludzie młodzi także mogli zasiadać w panelach, tak aby na bieżąco uczestniczyć w dyskusjach i aby także ich głosy były uwzględniane w sprawozdaniach, które potem zbierają wnioski płynące z toczących się dyskusji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za ten komentarz. Kolejna osoba. Dziękuję bardzo, Chengetai. Nazywam się Nazan Nicholas, pochodzę z Tanzanii. Pragnę przede wszystkim powiedzieć jedną rzecz. W sekretariacie, w wielostronnej grupie doradczej zasiada wąskie grono osób, ale to, co robią, przekłada się na rzeczywiste zmiany na świecie. A zatem proszę o gromkie brawa dla członków tych bardzo ważnych gremiów. Naprawdę robicie coś wspaniałego. Wspieracie organizacje i grupy NRI, wspieracie huby zdalne, a zatem rzeczywiście mamy tu do czynienia z
z rzeczywistymi zmianami, które wprowadzacie dzięki swojej działalności. Dbacie o to, abyśmy wszyscy mogli usłyszeć głos każdej osoby, która łączy się z nami, na przykład podczas tego szczytu, z najodleglejszych zakątków świata. Chciałbym podkreślić także kwestię szkół zarządzania internetem. To są takie organizacje, które sprawiają, że możemy przekazywać informacje na temat tych procesów, które toczą się w ramach IGF ludziom młodym. Dziękuję za takie inicjatywy i mam nadzieję, że będą kontynuowane w przyszłości. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie, które zada osoba łącząca się z nami przez internet. Proszę bardzo. Mam na imię Anrag i jestem jednym z młodzieżowych ambasadorów IGF 2021 roku. Chciałbym podzielić się osobistym doświadczeniem, a także podziękować za te sesje, w których uczestniczyłem podczas tego IGF. To był pierwszy raz, kiedy uczestniczę podczas IGF. Bardzo cieszę się, że bardzo wyraźnie wybrzmiały tutaj kwestie dotyczące praw ludów rdzennych. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć także w dyskusjach nad temat tego, w jaki sposób można rozmawiać z ludźmi młodymi i jak także zwiększać umiejętności młodych ludzi, na przykład z różnych rdzennych grup w zakresie technologii cyfrowych. Myślę, że razem jesteśmy silniejsi, a zatem nie możemy zapominać o tych kwestiach ludów rdzennych właśnie także w kontekście przestrzeni cyfrowej. Musimy dbać o to, aby te osoby, te ludy także miały dostęp do nowoczesnych technologii, bo internet to platforma dla wszystkich. Nie zapominajmy także o nich. Bardzo dziękuję za tę uwagę. Teraz zamknę już kolejki do mikrofonów. Nie możemy niestety już żadnych komentarzy więcej dodać do naszej dyskusji, bo nie mamy czasu. Wypowiedź po francusku. Dzień dobry, nazywam się Osi, jestem z Beninu. Chciałbym serdecznie podziękować gospodarzom oraz Federacji MAG za świetną, wykonaną pracę, dzięki której ten szczyt 2021 roku się odbył mimo pandemii. Jesteśmy ogromnie wdzięczni. Chciałbym również zadać pytanie, bo zauważyliśmy razem, że byli uczestnicy online, ale były problemy językowe nieraz. Jak sprawić, aby każdy obywatel mógł uczestniczyć w szczytach IGF, używając własnego języka, albo jeśli nie, we własnym języku? Niech będzie tak, że chociaż języki robocze ONZ będą wszystkie używane w ramach IGF. Niestety, podczas tego szczytu zauważyliśmy, że tylko w jednej sali było tłumaczenie. My powinniśmy pracować nad tym i zmienić to na przyszłość. Spotkania te powinny być dużo bardziej wielojęzyczne. Byli posłowie, ministrowie. Moim zdaniem taka sesja powinna być okazją dla decydentów politycznych, żeby przypominać o swoich angażowaniu. My nie chcemy, żeby internet był luksusem. Każdy obywatel na świecie powinien mieć dostęp do internetu, aby móc uczyć się, aby móc pracować, aby móc troszczyć się o siebie i o bliskich. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję za tę uwagę i rzeczywiście jest to kwestia, która jest problematyczna, ponieważ wiąże się tutaj z kwestiami zasobów, które mamy, a także zasobów finansowych. Oczywiście, jeżeli te środki wykorzystamy na zapewnienie jednego rodzaju usługi, być może zabraknie nam tych środków na pokrycie innych kosztów, więc staramy się tutaj wyważyć właśnie te kwestie potrzeb oraz dostępnych zasobów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam na imię Jose i reprezentuję środowisko ludzi młodych z Afryki.
Jeżeli chodzi o zarządzanie internetem w wymiarze globalnym, cały czas jeszcze widzimy rozdźwięk pomiędzy krajami północy a południa. Jeżeli chodzi o dostęp do internetu, o sztuczną inteligencję, a także cele zrównoważonego rozwoju, a więc w jaki sposób możemy zapewnić tutaj równowagę. W Afryce internet stał się, można powiedzieć, biznesem. Co możemy z tym zrobić? Jakość dostępu do internetu nie jest zadowalająca, nigdy taka nie była, a pandemia koronawirusa pokazała, że ta cyfrowa przepaść dotyka szczególnie młodych ludzi. Młodzi ludzie, przepraszam, stanowią prawie połowę ludności świata, ale niestety nasze głosy nie są brane pod uwagę. A pamiętajmy, że przyszłość naszego świata zależy od ludzi młodych. To my także musimy być brani pod uwagę w procesie decyzyjnym. Musimy rozmawiać z decydentami i musimy sprawić, że będziemy słyszalni, ponieważ jeżeli jakieś prawa są kształtowane, muszą one być stosowane w praktyce, tak aby poprawiać sytuację wszystkich, w tym ludzi młodych. Bardzo dziękuję. I teraz komentarz, który zostanie wygłoszony przez uczestnika IGF, który łączy się z nami przez internet. Dziękuję bardzo. Ja łączę się z Państwem z Holandii. Chciałbym pogratulować gospodarzom za zorganizowanie tej konferencji w modelu hybrydowym w tak trudnej sytuacji. Dziękuję za to, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Nie mogłem dojechać do Polski, ale i tak mogę powiedzieć, że jestem zaangażowany w obrady. To jest świetny format, format hybrydowy, który pozwala wszystkim zainteresowanym zaangażować się w dyskusję. Także jakość tych sesji była naprawdę doskonała, bardzo duża różnorodność, zróżnicowana tematyka. Pojawiały się takie często powracające tematy dotyczące praw człowieka, ale pojawiały się także zupełnie nowe tematy, takie na przykład jak temat związany ze sztuczną inteligencją, a zatem myślę, że naprawdę ten szczyt IGF to było spotkanie niezwykle wysokiej jakości. Mam nadzieję, że ten wysoki poziom utrzyma się także przy kolejnych edycjach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wolten Natis i reprezentuje Koalicję do Spraw Standardów Bezpieczeństwa w internecie. W tym roku szczególnie doceniam ten bardzo rozbudowany program skierowany do ludzi młodych i bardzo mi się to podoba, ponieważ my w ramach naszej dynamicznej koalicji współpracujemy z ludźmi młodymi, staramy się zwiększać ich możliwości edukacyjne, możliwości nabywania nowych umiejętności. Chciałbym także odwołać się do pracy, którą wykonała Sorina w ramach jej koalicji dynamicznej i tutaj naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem i naprawdę przyjmujemy z dużym uznaniem to, co udało się wypracować Sorinie i jej zespołowi. Zasłużyli oni na gromkie brawa, a zatem tak, tak, poproszę o gromkie brawa dla Soriny i jej zespołu. Dynamiczne koalicje to format, który będzie uwzględniony także w modelu IGF+. Mieliśmy też taką sesję poświęconą ich pracy i ta sesja także została bardzo ciepło przyjęta i ponownie chciałbym podziękować naszym gospodarzom. Świetnie się spisaliście i myślę, że należy wam podziękować za to, że mieliśmy okazję spotkać się w tym gronie w tym roku ponownie. Bardzo dziękuję. Kolejny komentarz. Dzień dobry, Paweł Urgacz. I chciałbym odnieść się do kwestii, które były tutaj poruszane. Ja wypowiadam się jako osoba pochodząca z kraju, który stanowi gospodarza tego wydarzenia.
dawna mieszkam w Katowicach. Cieszę się, że możemy Państwa tutaj gościć. Cieszę się, że wśród nas było tak wielu młodych ludzi, a także przedstawicieli środowisk akademickich. Zaangażowanie w pracę IGF w tym roku było naprawdę ogromne. Mam nadzieję, że głos ludzi młodych będzie słyszalny także podczas kolejnych edycji IGF. Te kilka dni obfitowały w niezwykle interesujące dyskusje. Miejmy nadzieję, że w przyszłości przerodzą się w rzeczywistą współpracę przy ciekawych projektach. I trzecia uwaga to to, że mogę Państwa zapewnić, że w Polsce w lecie jest przepięknie, a zatem zdecydowanie zapraszam do tego, aby przyjechali Państwo do nas ponownie, kiedy pogoda będzie lepsza. Dziękuję bardzo. Na pewno jestem przekonany, że lato w Polsce jest naprawdę piękne. Po francusku wypowiedź. Ja z Burkina Faso. Chciałem podziękować ONZ przede wszystkim za ten panel, który pozwala nam mówić o zarządzaniu internetów. Dziękuję także krajowi, naszemu gospodarzowi. Niektóre rzeczy już były poruszane. Chodziło o bariery lingwistyczne, językowe, jeżeli wolimy. IGF ma być forum międzynarodowym, prawda? Gdzie wszystkie strony mogą się pojawić i z całego świata. Czyli trzeba przewidzieć możliwość dla wszystkich osób, które uczestniczą, żeby mogły zrozumiałe, co się dzieje i panele. To jest pierwsze. Nawet dokumenty, które się potem pojawiają, żeby mogły być przetłumaczone na więcej języków, tak żebyśmy mogli lepiej zrozumieć. To wszystko nie jest łatwe, prawda? Druga rzecz to jest to, że trzeba włączyć maksymalnie rządy, bo tutaj mówimy o zarządzaniu, ale my jesteśmy ze społeczeństwa obywatelskiego. Nie możemy nic zrobić bez zaangażowania rządów. Propozycje, które zostały tutaj sformułowane, muszą zostać usłyszone i przekazane tym osobom, które mają moc decydowania w poszczególnych państwach. Trzeba je jak maksymalnie zaangażować, żeby ta wiadomość, ten przekaz do nich dotarł. Tak, żeby można było na całym świecie ten internet rozwijać. Niestety musieliśmy już zamknąć kolejkę, ponieważ nie mamy więcej czasu, więc nie można już się zgłaszać do wygłaszania komentarzy. Bardzo przepraszam, ale te osoby, które się zgłosiły, oczywiście mają możliwość zabrania głosu. Muszę być surowy, bo jeżeli nie będę surowy, no to będziemy tutaj rozmawiać do jutra. Bardzo przepraszam. Dziękuję za oddanie mi głosu. Witam wszystkich. Chciałbym odnieść się do tego, co już tutaj powiedziano i raz jeszcze wyrazić moje uznanie wobec Polski jako kraju gospodarza, a także chciałbym pochwalić sekretariat oraz wszystkich zaangażowanych w organizację tego wydarzenia. Naprawdę cieszę się, że mogłem w nim uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Przepraszam tych wszystkich, którym nie udało się dołączyć do kolejki, ale oczywiście komentarze można też przekazywać w formie pisemnej, e-mailem i oczywiście weźmiemy je wszystkie pod uwagę. Mamy transkrypcję także tego wydarzenia. Wszystkie te komentarze, które tu są wygłaszane, będą brane pod uwagę i zostaną uwzględnione w sprawozdaniach. Bardzo dziękuję i teraz przejdziemy do komentarzy naszych panelistów, którzy są ze mną na scenie i którzy podsumują te głosy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za wygłoszone komentarze. Tak jak powiedział Thomas, widzimy, jak różnorodne są potrzeby i oczywiście zawsze staramy się odpowiadać na te potrzeby. Jesteśmy też świadomi tych problemów związanych z barierą językową. Staramy się naprawdę wyważyć wszystkie te elementy. Jest to niezwykle trudne. Natomiast to, co dla mnie jest szczególnie ważne, to to, że trzeba przede wszystkim otwarcie mówić i rozpowszechniać informacje na temat tego, czym zajmuje się IGF. Musimy te informacje udostępniać. Na przykład kwestie tego, że w niektórych krajach internet jest wyłączany. To jest taki temat, który był poruszany, ale być może nie był wystarczająco nagłośniony. Nie wszyscy mieli świadomość, że takie tematy są także poruszane, więc to powinniśmy poprawić. Kolejna kwestia, która rzuca mi się w oczy,
I to chyba będzie ostatni komentarz, zanim podziękuję gospodarzom. A więc myślę, że musimy zawsze pamiętać, że IGF to także forum, podczas którego możemy rozmawiać o kwestiach kontrowersyjnych. Nie przyjeżdżamy na szczyty cyfrowe tylko po to, żeby wzajemnie się chwalić i tworzyć kółko wzajemnej admiracji. Chodzi też o to, aby rozmawiać o kwestiach kontrowersyjnych. Chcemy także dać głos tym, którzy mają jakieś obawy. I myślę, że podczas tego forum powinniśmy także dbać o to, aby głos wszystkich stron zainteresowanych był słyszany. Bardzo chciałbym podziękować gospodarzom. Bardzo dziękuję za ten wkład i za to, że byli tak otwarci, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób podeszli do organizacji tego szczytu. Dziękuję gospodarzom, dziękuję Michałowi, Przemkowi, Annie, Krzysztofowi, Wiktorowi, całemu zespołowi. Byliście niesamowici. Pragnę też podziękować wielostronnej grupie doradczej, która pełniła te obowiązki w 2021 roku. Warunki były niezwykle trudne, ale to ogromny zaszczyt pracować z wami wszystkimi i życzę naprawdę wszystkiego najlepszego w przyszłości. Dziękuję także członkom sekretariatu. Niesamowite wysiłki. Jesteście naprawdę doskonale zgranym zespołem. Myślę, że w tym roku warto też podkreślić wkład w Marii Franceschi i jej zespołu. Cieszę się, że wy także staliście się częścią tego zespołu. Podzieliliście się swoim podejściem, swoją perspektywą. Bardzo dziękuję za ten wkład. Bardzo dziękuję wszystkim. Zapraszamy na kolejne edycje. Niech dzięki wam szczyty cyfrowe będą naprawdę miejscem ożywionej debaty. Dziękuję bardzo. Pani sekretarz, będę mówić po francusku. Jeśli państwo potrzebują tłumaczenia, proszę z niego skorzystać. Chciałem powiedzieć kilka słów po francusku, dlatego że ONZ to nie tylko w angielski. Teraz w internecie widzimy głównie angielski. Trzeba, to jest jakieś obowiązkowe, abyśmy używali ten język bardziej niż inni, ale spróbujemy, zrobimy jakieś wysiłki. Dziękuję bardzo za to, że ten aspekt lingwistyczny został podkreślony. A teraz przejdę na angielski dla odmiany. Wiele sesji, w których uczestniczyliśmy, było naprawdę bardzo różnorodnych i bardzo wartościowych. Na pewno podsumujemy wszystkie z nich i w możliwie najlepszy sposób wykorzystamy wnioski z nich płynące, przygotowując kolejne edycje szczytu cyfrowego IGF. Bardzo dziękuję mojemu poprzednikowi. Myślę, że będziemy kontynuować wytyczoną przez niego ścieżkę i chciałabym również powitać, czy może życzyć wszystkiego dobrego kolejnemu przewodniczącemu, który z nami jest tutaj gdzieś obecny wirtualnie, jak również chciałabym serdecznie podziękować państwu gospodarzowi. A teraz bardzo szybko jeszcze oddajmy głos Paulowi Mitchellowi, który będzie następnym przewodniczącym wielostronnej grupy doradczej MAG. Wiem, że już przekroczyliśmy czas, ale jeśli można jeszcze kilka minut, proszę nam przekazać. Niestety nie słyszymy cię, Paul. To było dla mnie naprawdę bardzo inspirujące móc dowiedzieć się, czym zajmują się poszczególne grupy uczestników forum IGF. Wybacz nam, Paul, ale niestety nie słyszeliśmy zupełnie początku. Czy mógłbyś zacząć od nowa? Tak, czy teraz mnie słychać? Owszem, teraz słyszymy.
Chciałbym powiedzieć, że całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziała Henriette. Ta dyskusja, która się tutaj toczyła w ramach forum IGF, pokazała nam, jak ważne jest to, żebyśmy nie tracili z oczu zarówno obietnic, jak i zagrożeń, które się wiążą z korzystaniem internetu. Będziemy nadal pracować nad tym, aby internet był przestrzenią wolną, otwartą, inkluzywną. Będziemy chcieli jak najwięcej interesariuszy w ten proces angażować. Myślę, że będziemy po prostu kontynuować świetną pracę MAG i to były dla mnie bardzo, bardzo owocne, wartościowe sesje, te, w których uczestniczyłem. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wszystkie te komentarze. Kończy nam się czas, więc myślę, że ja podsumuję niektóre z uwag, które tutaj padły podczas oficjalnej ceremonii zamknięcia. Natomiast chciałbym też bardzo serdecznie podziękować tej osobie, która stała za koordynacją programu IGF. Była to pani Henriette Esterhuizen, czyli przewodnicząca wielostronnej grupy doradczej MAG na rok 2021. Bardzo ci dziękujemy. Chciałabym zabrać te kwiaty ze sobą do domu. Krzysztofie, to była dla mnie ogromna przyjemność. Jesteś czarujący, jesteś niesamowicie skuteczny i to była po prostu czysta przyjemność współpraca z tobą i z twoim zespołem. Bardzo, bardzo dziękuję. Ponieważ już przekroczyliśmy nasz czas o 5 minut, to myślę, że tę sesję zamkniemy. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję również tym, którzy się łączyli online. Dziękuję za to, że budziliście się wcześnie albo też zostawaliście z nami do późnej nocy. Raz jeszcze bardzo dziękuję pani przewodniczącej Wielostronnej Grupy Doradczej MAG. To była naprawdę ogromna przyjemność praca z tobą. Oczywiście ciągle będziemy w kontakcie, będziemy ze sobą współpracować. W tym zakresie nic się nie zmieni. Bardzo dziękuję.